Nie wiem, no trudno mi skomentować tak naprawdę, co jest symbolem polityki Unii Europejskiej, bo tych symboli jest wiele różnych. Niektóre są godne naśladowania, niektóre wypadałoby poprawić. I o te, które zawsze apelujemy, jeśli chodzi o te symbole, które można byłoby poprawić, właśnie zawsze apelujemy o to, żeby to się dało zrobić. Takich symboli, które można byłoby poprawić, było wcześniej kilka, no między innymi sam problem niewywiązywania się Unii Europejskiej z planu przesiedlenia części uchodźców, czy z planu relokacji, czyli przeniesienia ich z Grecji oraz Włoch do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Takie plany były robione, ich nie ma. I tak naprawdę w Grecji czy we Włoszech mamy w pewnym sensie podobną sytuację, jaką mieliśmy w Calais, czyli mamy grupy ludzi, których status jest nieuregulowany i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy on będzie uregulowany, którzy też żyją często w skandalicznych warunkach. Więc Calais to jest ostatnio, to był taki punkt bardzo medialny, bo dochodziło tam do wielu różnych mniej lub bardziej dramatycznych sytuacji. Natomiast nie jest to jedyne takie miejsce w Unii Europejskiej. My jeszcze przez chwilę pozostajemy przy Calais i przy dżungli. Dlaczego ona w ogóle powstała? To wynika z tej specyficznej sytuacji. Francja, Wielka Brytania, tutaj ta granica jakoś istnieje, bo Wielka Brytania nie jest w Schengen. Mamy kanał angielski, no i posterunki brytyjskie po francuskiej stronie. Francuskie też po brytyjskiej, no tak, bardzo mniej istotne. Ja myślę, że najprostsza odpowiedź na pana pytanie jest taka: powstała, ponieważ mogła niestety powstać. Czyli w pewnym miejscu właśnie zaczęła się gromadzić grupa ludzi, a o takich miejscach zawsze decydują przewodnicy ludzi, a nie te osoby, które tak naprawdę tam mieszkały. I po prostu mogli tam mieszkać, ponieważ władze patrzyły z różnych powodów, nie chcę tutaj teraz tych powodów analizować, patrzyły na to przez palce, uznawały, że to albo nie jest ich problem, albo że ten problem rozwiąże się sam, albo że ktoś inny rozwiąże ten problem. No i okazało się po paru miesiącach, chociaż to nie pierwszy raz się tak ukazywało, że no, to zjawisko przybiera tak na sile i tak nabrzmiewa, że zaczyna być problemem dla lokalnych mieszkańców najpierw, potem dla samej Francji, a potem już cały wizerunek Unii Europejskiej na tym cierpią, zupełnie moim zdaniem niepotrzebnie. Mówił pan o tym, że to jest tylko jedno z wielu takich miejsc. Ostatnio dużo mówi się też o greckich wyspach, na przykład Lesbos, gdzie też bardzo wiele osób przebywa w ośrodkach, przestają się w nich po prostu mieścić. No, na tym właśnie polega, albo takie są skutki nieprzestrzegania zasady solidaryzmu, do której tak Unia Europejska jest przywiązana. Powoduje ten brak respektowania zasady solidaryzmu to, że pewne kraje, w tym przypadku właśnie Grecja czy Włochy, są znacznie bardziej obciążone od pozostałych krajów Unii Europejskiej tylko z tego prostego powodu, że leżą na tych szlakach migracyjnych. I dopóki Unia Europejska nie zacznie realizować tej zasady solidaryzmu, czyli podbierać, mówiąc kolokwialnie, część tych osób do siebie, tam, żeby u siebie zaoferować im dostęp do programów integracyjnych oraz do procedury azylowej, no to takie właśnie Calais, tylko że na dużo większą skalę, będziemy mieli, znaczy już mamy, ale będzie ich jeszcze więcej, będziemy mieli w coraz większym stopniu po prostu. Co niestety jest łatwe do przewidzenia, bo przez ostatnie szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie podkreślono, że nie ma poparcia polityka relokacji. No tylko to jest tak, ja nie chcę tutaj analizować tego. Z rezygnacją z tej właśnie zasady solidaryzmu będzie ten problem, że znowu kilka krajów zostanie tak naprawdę z obowiązkiem rozwiązania tej sytuacji. Podejmie się dobrowolnie lub mniej dobrowolnie. I znowu będą państwa, które są znacznie bardziej obciążone niż inne państwa Unii Europejskiej. Teoretycznie kraje, które nie biorą na siebie, nie wezmą tego na siebie ciężaru, można powiedzieć, że zyskają, ale dla mnie to jest wątpliwy zysk, bo nie chcę spekulować, ale chciałbym, żeby Polska była w takiej sytuacji na przykład, że w momencie, kiedy może to nastąpić oczywiście, zwiększony ruch azylowy z, powiedzmy, dzisiaj z terenów Ukrainy, jeżeli on nastąpi,
to chciałbym, żeby Polska w tym kontekście, w takiej sytuacji miała zupełne prawo do tego, żeby apelować do innych państw Unii Europejskiej właśnie o pomoc w relokowaniu takich osób, jeżeli jej system azylowy zostanie nadmiernie przeciążony. I chciałbym, żeby o tę pomoc apelowała z czystym sumieniem. Jeśli chodzi o migrantów, uchodźców, Europa skupia się przede wszystkim na rozwiązaniu sytuacji Syryjczyków, Irakijczyków, czy jeśli chodzi o Afrykę, Erytrejczyków na przykład, ale wśród tych osób, które przybywają do Europy, są także przedstawiciele innych państw, innych narodowości. Syryjczycy, jeśli podróżują do Europy, to głównie do Niemiec czy krajów skandynawskich. Tam we Francji byli raczej mieszkańcy Afryki, to tej subsaharyjskiej, czyli tej popularnie mówionej potocznie czarnej Afryki. Zwykle tak to jest, że mówiąc kolokwialnie, swój ciągnie do swojego, czyli na przykład w Polsce mamy całkiem sporą diasporę czeczeńską, tak? I czyli u nas też to zjawisko jest obserwowane. Przybyli pierwsi, przybywają kolejni. Tak, ale to jest jakby z prostego powodu. My Polacy robimy również to samo, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach. Raczej przyjeżdżamy do tego miejsca, gdzie sporo jest Polaków, gdzie w związku z tym można liczyć na wsparcie społeczności tej lokalnej. I dokładnie to samo zjawisko obserwujemy w przypadku uchodźców. Z Niemcami jest tak, że Niemcy zawsze prowadziły taką otwartą politykę imigracyjną i azylową. W związku z tym jest tam dużo różnych diaspor. W sposób naturalny one przyciągają kolejne osoby. We Francji z kolei znowu obecność osób z czarnej Afryki czy z Afryki, z Magrebu, czyli z Afryki Północnej jest też czymś powszechnym, co znowu stanowi taki naturalny czynnik przyciągający osoby właśnie z tych regionów. To się daje wytłumaczyć racjonalnie. Chciałabym zapytać, wybiec teraz w przyszłość i zapytać o to, jakie warunki musi spełnić migrant, aby właśnie otrzymać ochronę w formie azylu. Przede wszystkim konwencja genewska z 1951 roku, która reguluje, kto jest uchodźcą, precyzuje, że uchodźcą jest osoba, która nie może lub nie chce skorzystać z ochrony świadczonej przez jego państwo. Z powodów, to są różne powody, prześladowań na tle religijnym, orientacji seksualnej, na tle politycznym i tak dalej. Paradoksalnie wojny konwencja genewska w ogóle nie wymienia. A czy wymienia na przykład wprowadza kategorię uchodźca klimatyczne? Bo coraz częściej też się mówi o tych kwestiach. Nie ma. Moim zdaniem też należałoby to rozważyć, ale to nie jest. Ja się tym nie zajmuję, ani też UNHCR się tym nie zajmuje. To jest mój osobisty pogląd, że jeśli chodzi o osoby, które muszą migrować ze swoich krajów właśnie z powodu dramatycznych zmian klimatycznych, one też powinny być objęte jakąś formą ochrony. Umownie nazywamy to uchodźcą klimatycznym, ale to pewnie miałby, prawnie byłby to trochę inny charakter. Ale w przypadku tych osób, które są w tej chwili w Unii Europejskiej i będą się ubiegać o nadanie statusu uchodźcy, to przede wszystkim właśnie sprawdza się, bierze się zeznania od tych osób i na podstawie tych zeznań determinuje się, czy rzeczywiście ta osoba nie może skorzystać z ochrony świadczonej przez państwo, którego jest ona obywatelem i czy jej obawy są uzasadnione, czy też można ją bezpiecznie zawrócić do tego kraju, z którego przyjechała. Więc jeżeli powody są ekonomiczne, to oczywiście Europa nie ma obowiązku, nikt nie ma obowiązku przyjmowania wszystkich migrantów ekonomicznych, że się tak wyrażę, bo nie przysługuje im żadna forma ochrony. Bieda jeszcze nie jest wystarczającym powodem do tego, żeby uciec ze swojego kraju. Natomiast prześladowanie jak najbardziej tak. Czy da się oszacować, ile w ostatnim czasie przybyło uchodźców do Unii Europejskiej? Da się, UNHCR stara się o takie statystyki. Uchodźców to nie da się oszacować, ale dlatego że trzeba ocenić, kto z nich ma prawo do azylu, a kto nie. O to chodzi. To ile osób w sumie przybyło? I tu jest, już pan odpowiadał na to pytanie. Tu jest właśnie problem, że my tak naprawdę nie wiemy, kto przyjeżdża. Czy to są uchodźcy, czy to są migranci. A tego właśnie nie wiemy, dlatego że nie ma dostępu do odpowiednich procedur. I ten brak dostępu do odpowiednich procedur generuje nam gigantyczny problem taki również wizerunkowy. Ludzie się po prostu
ciała no, boją i są zdezorientowani, mówią tutaj mieszkańcy Unii Europejskiej. Odpowiadając na pana pytanie, w 2015 roku do wybrzeży Unii Europejskiej dotarło 1 015 000, w tym roku to jest około 370 tysięcy i znacznie mniej został zamknięty szlak bałkański. Głównie w tej chwili przez drogą morską, przez od wybrzeże Libii do Włoch, w mniejszym stopniu, ale niewiele mniejszym, to więcej z pół na pół, ciągle jest ten szlak Turcja-Grecja. Zapytałem o to, szybko liczę, to jest około 1,5 miliona osób, czyli dokładnie tyle, ile się szacuje, że przybyło w ostatnich 4 latach do Libanu. Tylko różnica jest taka, że Unia Europejska ma 0,5 miliarda obywateli, a Liban ma 4 miliony. I tam w Akkarze, w północnym Libanie, działa także i UNHCR, działają także takie organizacje jak Duńska Rada Uchodźców, ale także i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Ja będąc tam niedawno, rozmawiałem z uchodźcami syryjskimi, oni opowiadają mi o tym, jaka jest ich sytuacja. Uciekliśmy już 4 lata temu z okolic miasta Hama w środkowo-zachodniej Syrii. Uciekliśmy z okolic miasta, gdy zaczęły spadać bomby. Schroniliśmy się na prowincji. Nie było nam po drodze z żadną z walczących stron. Po prostu chcieliśmy spokojnie żyć. Ale gdy sytuacja z czasem zrobiła się coraz trudniejsza, uciekaliśmy dalej i tak trafiliśmy do Libanu. Pracowałem kiedyś na budowach w Bejrucie, więc znałem ten kraj i miałem tu trochę kontaktów. Ale mimo to żyje nam się tu bardzo biednie. Nie wolno nam tu pracować, choć bardzo byśmy chcieli. Zakazują tego władze Libanu. Pracuję dorywczo, na czarno, ale to nie wystarczy, aby zarobić na żonę i 4 dzieci. Żyjemy dzięki organizacjom humanitarnym. Chciałbym kiedyś wrócić do swojego domu w Syrii. To moje największe marzenie. Mój najstarszy syn chce wracać nawet teraz. Nie rozumie, że tam jest wojna. Czy myślał o wyjeździe do Europy? Myślę, że w Niemczech dostalibyśmy pewnie więcej pomocy niż w Libanie. Tu nie ma jej wcale, ale wolałbym żyć znowu w Syrii. Gdyby było bezpiecznie, wróciłbym jutro rano. Boję się jednak, że wojna potrwa jeszcze następne 10 lat. Ma to militarne, netyczne choroby, netyczne choroby, nie psarach, nie? Mieszkaliśmy w prowincji Homs. 2,5 roku temu przenieśliśmy się do Libanu, bo walki toczyły się wszędzie dookoła. Zamieszkaliśmy w tym garażu, bo na nic innego nas nie stać. I tak płacimy za ten wynajem $200 miesięcznie. To znaczy powinniśmy płacić, bo zalegamy z czynszem już od kilku miesięcy. Mąż szuka pracy gdzie się da, przy pracach polowych, na budowach, w warsztatach. Przed wojną mieliśmy gospodarstwo rolne, dbaliśmy o gaje oliwne. Teraz żyjemy z dnia na dzień. Ledwo udaje nam się przeżyć. Jemy głównie ryż zmieszany z ziemniakami. Mięso jest teraz w miesiącu. Mrożone, bo takie jest najtańsze. Moje dzieci źle znoszą mieszkanie w tym garażu. Śpimy, gotujemy i myjemy się w tym samym miejscu. Ściany są bardzo zawilgocone. Dzieci przez to chorują. Cała czwórka ma kłopoty z oddychaniem. W nocy nie mogą spać. Jest tam bardzo ciężko. My uciekliśmy z jednej z dzielnic miasta Homs. Mieszkaliśmy w dzielnicy Baba Amr. To jedno z miejsc, gdzie zaczęła się syryjska rewolucja. Wojska rządowe brutalnie stłumiły powstanie w dzielnicy. Długo ją oblegały, próbowano nas zagłodzić. Większość budynków zrównano z ziemią. Nie wiem nawet, czy nasz dom jeszcze stoi. Udało nam się wydostać z oblężenia. Uciekliśmy do małego miasteczka na prowincji. Ale i tam wkrótce zaczęły się ostrzały artyleryjskie. Moja najstarsza córka szybko nauczyła się rozpoznawać dźwięk nadlatującego pocisku. Uciekała wtedy do łazienki, bo to pomieszczenie było najdalej. Wojska rządowe strzelały tylko od zachodu. Pewnego dnia zagapiła się i nie dobiegła do łazienki. Na szczęście, bo okazało się, że ostrzał był tym razem z drugiej strony i pocisk trafił dokładnie w naszą łazienkę. Tyle mojej córce nic się nie stało. Wtedy podjęliśmy jednak decyzję, że opuszczamy Syrię. Próbujemy teraz żyć normalnie tu w Libanie, ale jest ciężko, nie mamy pieniędzy. Moje dzieci bardzo przeżywają wojnę. Najmłodszy synek płacze, jak tylko usłyszy coś, co przypomina mu odgłos helikoptera. Najgorsze jest to, że nie mamy żadnych perspektyw. Chciałbym mieć pracę i utrzymać moją rodzinę. Niestety nie mogę jej znaleźć nawet na czarno, bo mam chory kręgosłup. Wypadł mi dysk. To częsta przypadłość wśród syryjskich mężczyzn w Libanie. Pracujemy bardzo ciężko na budowach, nosimy bardzo duże ciężary. Nikt nie dba o nasze bezpieczeństwo, ale czy możemy zrobić coś innego? Jak mówili mi pracownicy organizacji humanitarnych tam w pomocy Libanie, pomaganie uchodźcom na miejscu, w Libanie, w Syrii czy w Turcji jest tańsze niż w Europie. Wyliczano mi, że w Libanie to mniej więcej 5-krotnie tańsze. To znaczy, za tą samą kwotę można utrzymać 5 osób, a w Europie 1. Rzeczywiście lepiej jest pomagać tam, na miejscu bezpośrednio, nie czekać, aż część tych ludzi przyjedzie do Europy. No akurat ci z Libanu pewnie nie przyjadą, no bo musieliby przejść przez Syrię do Turcji, ale to jest oczywiście niemożliwe. Pomaganie na miejscu jest oczywiście jedną z form.
jedną z form pomocy uchodźcom, wspierania ich w trudnej sytuacji. Natomiast nie może zastąpić innych form pomocy. Liban, to zresztą znakomicie wynika z przygotowanego przez pana materiału, nie oferuje uchodźcom takiego wsparcia, które pozwala im na godne życie. No to też biedny kraj, nie duży. Tak jest, nawet z pomocą organizacji humanitarnych, przed którymi tutaj tyle czoła. Nie da się rozwiązać wszystkich programów i nie dla wszystkich. Ci, którzy uciekają właśnie, bo docierają do Unii Europejskiej, osoby, które wcześniej mieszkały właśnie w Libanie czy w Turcji. Te osoby uciekają również dlatego, że jakby sama ucieczka przed wojną to jest trochę za mało. Ludzie, zwłaszcza rodziny, ale wszyscy ludzie potrzebują nie tylko, żeby bomby nie spadały im na łazienkę czy na ich mieszkania, tylko potrzebują również możliwości utrzymania się, potrzebują posłać dzieci do szkoły, potrzebują mieć jakąkolwiek perspektywę życiową. W Libanie, czy w Turcji, czy w Egipcie, ja tylko przypomnę, to może być bardzo trudne, ja przypomnę, że Liban nie podpisał konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy. Dlatego ci ludzie w Libanie nie mają statusu uchodźcy. Nie mają. Nie ma tam również obozów takich typowych. Egipt ją wprawdzie podpisał, ale bez punktów wyłączających różnego rodzaju szereg praw właśnie dla uchodźców. Turcja z kolei podpisała, ale z wyłączeniami geograficznymi, które akurat obejmują Syrię. Tak więc Syryjczyk, Turcinka również statusu uchodźcy nie dostanie. Więc w związku z tym te osoby szukają innych miejsc, gdzie mogą prowadzić godne życie. No bo ile można żyć w formie przetrwalnikowej, w namiocie z kilkuletnią, z kilkudzietną rodziną, czy w garażu. Można to wytrzymać przez rok, ale nikt nie wytrzyma tego przez 5 lat. Wielu ludzi w Libanie żyje powyżej 4 lat w takich warunkach, kiedy są naprawdę już zdesperowani. I to jest właśnie dlatego, to jest właśnie główny powód, dla którego ja twierdzę, że pomaganie tam powinno być jedną z form tylko, natomiast nie załatwia to absolutnie całego problemu. Dlatego coraz częściej można słyszeć o tym, że migranci wracają, że wolą swoje piekło w swoich ojczyznach niż piekło, które im gotuje Europa. Powiem szczerze, nie znam wielu takich przypadków, kiedy to też musimy sprecyzować, czy mówimy o migrantach, czy mówimy o uchodźcach, to nie są. No tak, ale myślę, że możemy domyślnie uznać, że każda osoba, która przyjeżdża z Syrii, czy powiedzmy z Iraku, jest tak naprawdę de facto uchodźcą. Oczywiście mogą być wyjątki jak najbardziej, ale o wiele bezpieczniej jest przyznać, że mówimy o uchodźcy niż o migrancie. Więc powiem szczerze, nie znam dużo takich przypadków, kiedy chociaż znam, że Syryjczycy wracają do siebie, jeśli tylko sytuacja im na to pozwoli. Ale to też jest z prostego powodu. Proszę zobaczyć, ilu Syryjczyków, którzy uciekli przed wojną, schroniło się w krajach sąsiadujących z Syrią. To jest 90% całej populacji uchodźczej syryjskiej. Podobnie jest z Afganistanem. 90% Afgańczyków, którzy uciekli przed konfliktem w Afganistanie, uciekło nie do Unii Europejskiej, tylko do Pakistanu i do Iranu. Te dwa kraje do niedawna prowadziły na liście krajów przyjmujących uchodźców. Teraz zostały zdetronizowane, mówię to z pewnym przekąsem, przez Turcję, która właśnie przyjmuje uchodźców syryjskich. Ludzie zawsze uciekają jak najbliżej i zawsze wracają, kiedy tylko mogą wrócić, to zawsze wracają. To jest ogromna większość. I na tym kończymy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Naszym Państwa gościem był Rafał Kostrzyński. Dziękuję bardzo. Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, przedstawicielstwa w Warszawie. A za uwagę dziękuję już Karolina Kornet i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W programie udział weźmie pan Marian Banaś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef służby celnej. Rozmowy rozpoczną się w Radiu Maryi i telewizji Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prokuratura bada tragedię na polowaniu w Mirkowicach w województwie wielkopolskim. Konwój ze zniczami wyruszył do Wilna. To finał akcji Podaruj Znicz na Kresy. Zbigniew
Zbigniew Boniek po raz drugi z rzędu został wybrany na prezesa zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ewa Worobiec, zapraszam. Jedna kula, dwie ofiary. Według wstępnych ustaleń prokuratury tak prawdopodobnie przebiegało tragiczne polowanie koło miejscowości Mirkowice w województwie wielkopolskim. Oprócz sarny zginął 57-letni wędkarz, który na rowerze jechał lokalną drogą. Pocisk trafił mężczyznę w głowę. To tragiczne zdarzenie jest jednym z najbardziej nietypowych, do jakich z udziałem broni palnej doszło w Polsce w ciągu wielu ostatnich lat. W rozmowach z policjantami, którzy zajmują się badaniem broni oraz balistyki, usłyszałem, że z tego rodzaju sytuacją spotykają się po raz pierwszy w swojej karierze. Podkreśla rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Zazwyczaj pocisk po osiągnięciu celu pozostaje w ciele ofiary albo upada tuż za nią. Po trafieniu sarny pokonał jeszcze dystans około 200-250 metrów przez fragment pola, przez fragment lasu, przez kolejny fragment pola, aż wreszcie być może trafił właśnie tego mężczyznę, bo to jest jeszcze, przypomnę, przedmiotem badań. Tomasz Sosnowski, Radio Merkury. Do tej tragedii doszło w miniony wtorek. Sprawcą ma być 21-letni myśliwy. Przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Konwój ze zniczami wyruszył do Wilna. To finał akcji Podaruj znicz na kresy, w ramach której na polskich grobach zostanie zapalone kilka tysięcy lampek. Na cmentarzu na Rossie w Wilnie zaświeci znicz prezes Śląskiej Izby Lekarskiej Jacek Kozakiewicz. Zwrócono nam uwagę na problem renowacji nagrobków, zwłaszcza tych, które powinny zostać zapamiętane w historii, a dotyczą medycyny i ludzi związanych z medycyną. Wspólnie z doktorem Dariuszem Zybortem przewędrowaliśmy alejkami pięknego cmentarza i tam napotkaliśmy wiele takich grobów, które wymagałyby innej renowacji. Akcja Podaruj znicz na kresy jest okazją nie tylko do zapalenia symbolicznej lampki na opuszczonych grobach. Wolontariusze organizacji polonijnych i harcerze również będą je porządkować. Wśród wybranych do renowacji miejsc znalazł się grób profesora Karola Władyczka. Profesor Władyczko nie tylko był bardzo zasłużonym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ale był prekursorem oddzielenia neurologii od psychiatrii. Także on odcisnął wyraźne piętno na rozwoju nauk medycznych. To, że dzisiaj te dwie dyscypliny, dwie dziedziny naukowe rozwijają się samodzielnie, to w dużej mierze zasługa profesora Władyczko. Konwój odwiedzi także cmentarz w Ponarach, obecnie dzielnicy Wilna. W latach 1941-44 zginęło tam prawie 100 tysięcy osób, w tym 20 tysięcy Polaków. Zbigniew Boniek po raz drugi z rzędu został wybrany na prezesa zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wyboru podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego dokonali delegaci z całego kraju. Rywalem prezesa był biznesmen Józef Wojciechowski. Dawny szef Polonii Warszawa apelował, by delegaci głosowali ręcznie, wrzucając swoje głosy do urny. Ci zdecydowali jednak, że wybór zgodnie z zapowiedziami zostanie dokonany poprzez elektroniczne maszynki do głosowania. Po tej decyzji Wojciechowski opuścił salę obrad. Formalnie swojej kandydatury na prezesa jednak nie wycofał. Sposób elektroniczny, gdzie każdy widzi, jak kto głosuje poprzez ramię, obok siedząc. Taka forma jest dla mnie do przyjęcia. Mimo nieobecności na sali Wojciechowskiego delegaci podjęli decyzję o przeprowadzeniu głosowania. Zbigniewa Bońka wybrało 99/115 głosujących. Prezes związku cieszył się z decyzji kolegów, szanując jednocześnie decyzję kontrkandydata. Nie byłem zaskoczony, bo myślałem, że się wycofa nawet wcześniej. Natomiast cała ta szopka z głosowaniami, z mówieniem, że głosowanie przez maszynki nie jest głosowaniem tajnym, jest po prostu śmieszne. Oprócz prezesa delegaci wybrali też 5 wiceprezesów oraz 12 członków zarządu PZPN. Michał Fedusia, Polskie Radio. Po ponad 2 tygodniach milczenia amerykański muzyk Bob Dylan potwierdził, że przyjmie literacką Nagrodę Nobla przyznaną mu przez Szwedzką Akademię. Wcześniej artysta wstrzymał się przed wydaniem oficjalnego komentarza na ten temat. Media w Stanach Zjednoczonych cytują oświadczenie Fundacji Noblowskiej, która podaje, że Bob Dylan potwierdził, że przyjmie nagrodę. Nie wiadomo jeszcze, czy piosenkarz weźmie udział w grudniowej ceremonii wręczenia. Artysta dzięki swojej twórczości w ostatnich kilku dekadach miał bardzo duży wpływ na kilka
pokoleń na całym świecie, a przede wszystkim jest symbolem młodzieży dorastającej w latach 60., podkreśla dziennikarz muzyczny Radia Echo z Chicago Tadeusz Schmelter. To nie tylko te poetyckie teksty, ale przede wszystkim utwory, które miały w sobie w latach 60. bardzo dużo protestu przeciwko establishment, chociażby takie utwory jak The Times They Are Changing, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, czy Just Like a Lady. Ostatni raz literacki Nobel dla Amerykanina trafił w 1993 roku. Z Miami do Polskiego Radia, Jan Tartowski. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, przelotne opady deszczu, w górach przelotne opady śniegu. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie i nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ma zostać otwarty sarkofag pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Od czwartku do poniedziałku wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Właśnie z tego powodu już teraz w Lidlu znajdziesz piękne chryzantemy w doliczce, średnie i wielkokwiatowe lub samokrzewiące. Jedynie od 7,99 za sztukę. Chryzantemy w doliczce już od 7,99. Sięgnij także po znicze o czasie palenia aż 40 godzin. Czerwone i białe znicze w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,22 za sztukę. Znicze tylko 2,22. Lidl. Co tydzień coś nowego. Siedem minut po godzinie 6. Poranek w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Maria Furdyna. Witam Państwa. Jest sobota, 29 października, 303 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 7.27, a zajdzie o 17.11. A to oznacza, że dzień będzie trwał 9 godzin i 44 minuty. Imieniny dziś obchodzą Eusebia, Ida, Narcyz, Teodor i Wioletta. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Polskie Radio 24. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej rozpoczną się w połowie listopada. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień, bo prokuratura dokładnego terminu nie potwierdza. Śledczy w pierwszej kolejności przystąpią do pracy na Wawelu, gdzie spoczywa para prezydencka. Do końca listopada mają się odbyć jeszcze co najmniej 4 ekshumacje. Tymczasem część rodzin już zapowiedziała, że będzie skarżyć decyzję śledczych. Czy to możliwe? Sprawdzała Ksenia Maćczak. Badanie wszystkich niespokojonych ciał ofiar katastrofy smoleńskiej ogłosiła w czerwcu prokuratura krajowa. Tłumaczyła to tym, że badania będą miały znaczenie dla określenia przyczyny śmierci ofiar, a także przyczyn katastrofy. Część rodzin jednak nie zgadza się na ekshumację bliskich, jak mówi Paweł Deresz, mąż zmarłej Jolanty Szymanek-Deresz. Mogłoby to powodować wielkie cierpienie mojej rodziny. A jak dodaje, nie pomoże w ustaleniu przyczyn tej katastrofy. Podobnego zdania jest rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który kilka dni temu w Sejmie mówił, że rodziny ofiar katastrofy, które nie zgadzają się na ekshumację bliskich, mogą złożyć do sądu zażalenie na decyzję prokuratora. Powinniśmy mieć na względzie nie tylko interes prowadzonego postępowania przygotowawczego, ale też prawo do przechowywania zwłok. Ale prokuratura krajowa w odpowiedzi na stanowisko rzecznika napisała już, że prawnej możliwości zaskarżenia decyzji śledczych nie ma, bo jak podsumowała prokurator Ewa Bialik, nie przewiduje tego kodeks postępowania karnego. Rzecznik praw obywatelskich piśmie błędno pełniczy te przepisy prawa cywilnego. A sędzia Barbara Piwnik pytana, czy rozpatrzyłaby zażalenia, części rodzin odpowiedziała, że wszystko zależy od podstawy prawnej zawartej w zarządzeniach o ekshumacjach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 11 państw podejmie walkę z problemem afrykańskiego pomoru świń. To efekt spotkania w Warszawie delegacji z Estonii, Finlandii, Węgier, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Polski, a także Komisji Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powiedział, że zatrzymanie choroby jest długotrwałe i wymaga skoordynowanych działań. Afrykański pomór świń występuje w Rosji, to już jest od 2008 roku i cały czas ten proces postępuje i naszym zadaniem szczególnie tutaj Polski w tym kierunku się rozprzestrzenia wirus jest takie zadanie, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się tego wirusa.
Komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenius Andriukaitis mówi, że ważna jest świadomość rolników, których hodowle są w grupie ryzyka. Bioasekuracja to znaczy bezpieczeństwo i biologia razem, czyli wprowadzamy wiele zasad higieny, przedstawiamy procedury, żeby ludzie za nimi podążali w swoich przydomowych hodowlach. Na spotkaniach ustalono także, że skuteczne w zwalczaniu wirusa są bezpieczne utylizacja padliny, zakaz dokarmienia zwierząt i przemyślany odstrzał, w szczególności dojrzałych loch. Jest zgoda Komisji Europejskiej na większe wykorzystanie przez rosyjski Gazprom rurociągu Opal. To lądowa odnoga gazociągu północnego, poprowadzonego po dnie Bałtyku, omijającego Polskę. Rząd w Warszawie już zapowiedział, że będzie przeciwko tej decyzji protestować. Obecnie Gazprom wykorzystuje tylko połowę mocy przesyłowej gazociągu Opal. Od dawna zabiegał o 100%. Komisja zgodziła się, by mógł wykorzystać 80%. Wraz z tą decyzją zwiększone zostaną dostawy rosyjskiego gazu do Europy. A tymczasem od kilku lat Unia mówi, że chce zmniejszyć uzależnienie od dostaw błękitnego paliwa z Rosji. Według ekspertów decyzja Komisji to cios tworzoną właśnie Unię Energetyczną. Nieoficjalne informacje o tym, że Komisja zgodzi się na zwiększenie przepustowości gazociągu Opal, pojawiają się od kilkunastu dni. Polski rząd już zapowiedział, że zaprotestuje przeciwko tej decyzji i nie wykluczył zaskarżenia jej do sądu. A Komisja Europejska odpiera zarzuty, że swoimi decyzjami działa na korzyść Gazpromu. Argumentuje, że zgoda na wykorzystanie 80% przepustowości rurociągu Opal przez rosyjskiego monopolistę i pozostawienie 20% innym operatorom będzie z korzyścią dla rynku gazowego, bo poprawi jego konkurencyjność. Beata Pomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mariano Rajoy, lider hiszpańskiej partii ludowej, ma być dziś wybrany na premiera. W parlamencie Hiszpanii odbędzie się drugie głosowanie jego kandydatury. W czwartkowym do bezwzględnej większości Rajoyowi zabrakło 5 głosów. Dzisiaj Rajoyowi wystarczy zwykła większość głosów. Socjaliści, największe ugrupowanie opozycji, zapewnili, że wstrzymają się od głosowania. Jeśli to zrobią, to po 10 miesiącach zakończy się w Hiszpanii impas polityczny. Prawicowy rząd byłby jednak mniejszościowy, co oznacza, że gabinet będzie musiał negocjować z opozycją każdą podejmowaną decyzję. Zrobię, co w mojej mocy, aby rządzić. Będę starał się pertraktować. Dam z siebie wszystko. Jestem świadomy, że czekać mnie to będzie każdego dnia, mówił Mariano Rajoy. W czasie, kiedy deputowani będą głosowali jego kandydaturę, pod parlamentem ma się odbywać manifestacja. Dlatego gmach zostanie otoczony metalowymi barierkami. Porządku będzie strzegło 600 policjantów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Polskim Radiu 24. Kalendarium. 13 minut po godzinie 6 sprawdzamy, co 29 października wydarzyło się wiele, wiele lat temu. 405 lat temu, w 1611 roku w Warszawie, wzięty do niewoli car Rosji, Wasyl IV Szulski, złożył wraz z braćmi hołd królowi Zygmuntowi III Wazie i królewiczowi Władysławowi, ówczesnemu carowi Rosji. W relacji z XVII wieku uroczystość opisano jako akt sławny, wielki i nigdy w Polsce niewidziany. W 1903 roku rodził się Mieczysław Jastrun, poeta, prozaik i eseista. Jastrun nawiązywał do klasyki romantycznej i europejskiego symbolizmu. Wyrażał krytyczny stosunek do cywilizacji i historii. Pisał też o tradycjach kulturalnych od starożytności po współczesność. Był autorem liryki refleksyjno-filozoficznej, pozostającej pod wpływem katastrofizmu międzywojennego, oraz autorem przekładów poezji rosyjskiej. O głównych cechach swojej twórczości poeta mówił w rozmowie z Polskim Radiem w 1977 roku. Dla mnie poezja jest w pewnym sensie formą poznania rzeczywistości, wyrazem osobowości, gdy chodzi o ten ciągle powtarzający się u mnie w różnych odmianach i w różnych formach problem czasu mijającego. To jest jakaś moja, no nazwijmy to, obsesja, przed którą nie umiem i nie mogę się obronić.
Po wybuchu II wojny światowej mieszkał we Lwowie, zajmował się przekładami literatury rosyjskiej i ukraińskiej oraz brał udział w redagowaniu polskich podręczników szkolnych. Po zajęciu Lwowa przez Niemców wrócił do Warszawy i włączył się w nurt tajnego nauczania oraz nawiązał współpracę z prasą konspiracyjną. Po wojnie wstąpił do partii, pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Kuźnicy. Publikował w wielu czasopismach i wydawnictwach, prowadził także wykłady z poezji współczesnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł 22 lutego 1983 roku. W 1924 roku urodził się Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych polskich poetów ubiegłego wieku, dramatopisarz i eseista, twórca Pana Kogiton, który stał się poetyckim bohaterem jego wierszy. Nazywany kronikarzem XX wieku, Herbert w twórczości odwoływał się do mitologii, historii starożytnej i wzorców klasycznych. Autor Barbarzyńcy w ogrodzie przenosił symbole historyczne do świata współczesnego i przedstawiał ich nową interpretację. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia poeta powiedział, że pisanie wymaga od twórcy zaangażowania bez reszty. Trzeba pisać tak, jakby to, co w tej chwili piszemy, było ostatnim naszym słowem. To znaczy z maksymalną precyzją, wiedzą, umiejętnością, tak żeby już nic nie zostało na popyt. Zbigniew Herbert uważał, że każdy rodzaj twórczości dopiero wtedy jest cenny i wartościowy, gdy daje odbiorcy pole do wyobraźni. Wydaje mi się, że sztuka musi pozostawiać jakiś margines wolności odbiorcy. To znaczy, żeby on mógł szept przetłumaczyć na krzyk, bo krzyk już na większy krzyk nie można przetłumaczyć. I to jest to wielkie zaufanie do człowieka, które jest bardzo ważne, do odbiorcy naszego, żeby nie zakrzyczyć go i dać mu jakąś możliwość kontemplacji swego wkładu. Poeta był laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich, m.in. Fundacji imienia Kościelskich, Międzynarodowej Nagrody Pisarskiej Walijskiej Rady Sztuki, Nagrody imienia Brunona Schulza oraz Literackiej Nagrody Jerozolimy. Otrzymał też najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego. Rok 2008 uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej był rokiem Zbigniewa Herberta. Posłowie uznali, że w taki sposób należy oddać hołd artyście, który twórczo nawiązał do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. Na początek Gazeta Wyborcza i sondaż TNS na zlecenie dziennika. Gdyby wybory odbyły się w drugiej połowie października, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory, ale nie zdobyłoby większości w Sejmie. Pisze Gazeta Wyborcza. Na PiS zagłosowałoby dziś 29% wyborców, co dałoby 197 mandatów, ale bez większości w parlamencie. Dzisiaj PiS ma ich 235. Partia mogłaby spróbować stworzyć koalicję z ugrupowaniem Kukiz 15, który zdobyłby 63 mandaty. Według sondażu Gazety Wyborczej Platforma Obywatelska i Nowoczesna miałyby razem blisko 200 mandatów. Pierwsza z partii mogłaby liczyć na poparcie 14% wyborców, a druga z nich na 19%. Sondaż przeprowadzono telefonicznie w dniach 25-26 października na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. A więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej, w Gazecie Polskiej Codziennie sposób na chorowitych gangsterów. Sędzia z Poznania wpadł na pomysł, jak zmusić do stawienia się przed sądem oskarżonych, którzy od roku przedstawiają nowe zwolnienia lekarskie. Dzień przed następną rozprawą mają się zgłosić do zakładu medycyny sądowej, pisze Gazeta Polska Codziennie. Chodzi o głośne swego czasu śledztwo ówczesnej prokuratury apelacyjnej w Poznaniu przeciwko dużej grupie gangsterów działającej nie tylko na terenie Wielkopolski. Ta grupa przestępcza zajmowała się handlem bronią, włamaniami, rozbojami, narkotykami. Powstało kilka aktów oskarżeń, które wysłano do różnych sądów. Główny, dotyczący blisko 20 członków gangu, trafił do Sądu Okręgowego w Poznaniu, czytamy w artykule. Minęło wiele miesięcy, wyznaczono kilka terminów, a do dziś nawet nie odczytano aktu oskarżenia. Powody są różne. Kolizja terminów obrońców, choroba oskarżonych lub ich obrońców. To spowodowało, że proces nie ruszył, powiedział gazecie sędzia Aleksander.
Aleksander Brzozowski z poznańskiego sądu. Następna rozprawa została wyznaczona na 25 listopada. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej zweryfikują, czy stan zdrowia tych, którzy przedstawili zwolnienia, uniemożliwia im udział w rozprawie. Jeśli się nie stawią na badania, mogą usłyszeć zarzuty utrudniania postępowania karnego, tak pisze dziennik. Problem absencji oskarżonych na rozprawach i podpieranie się zwolnieniami lekarskimi jest znany także w innych miastach. Trudno z tym walczyć, bo oskarżeni wymyślają kolejne sposoby na przedłużenie sprawy, oceniła wypowiedzi dla dziennika sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak z Sądu Okręgowego w Warszawie. Według niej kluczową rolę odgrywają lekarze, którzy często bezrefleksyjnie wypisują zwolnienia oskarżonym. Pisze Gazeta Polska. Więcej na ten temat znajdą Państwo właśnie w artykule. Teraz fakt. Wytną Macierewicza skąd się dam. To tytuł artykułu w fakcie. Partia buntuje się przeciw szefowi MON. Skończył się okres ochronny dla Antoniego Macierewicza i w rządzie i w PiS rośnie grupa tych, którzy mają dość jego wyczynów i nie zamierzają go bronić ani tłumaczyć. Zamierzają zrobić wszystko, by ograniczyć jego wpływy w zbrojeniówce i w partii, gdzie zbliżają się wybory szefów struktur. Tak pisze fakt. Fakt, sygnał do odsuwania Macierewicza na margines dała sama premier Beata Szydło. Pytana od kilku dni o komentarz do poczynań szefa MON, jak mantrę powtarza, proszę pytać ministra. Podobnie robi wicepremier Jarosław Gowin. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan stwierdził wprost, że informacja Macierewicza o kupnie egipskich okrętów Mistral przez Rosję była niesprawdzona. Tyle, że to na razie słowa. Czyny mają jednak nadejść, tak sugeruje fakt. I jeszcze nasz dziennik, miliony dla Fundacji Prezesa. Fundacja założona przez byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia co roku zarabia miliony na organizowaniu szkoleń dla urzędników samorządowych za publiczne pieniądze. Stępień odrzuca jednak zarzuty o uwikłaniu w układy polityczno-biznesowe. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1989 roku, ale do tej pory opinia publiczna niewiele o niej wiedziała. Teraz jednak ujrzały światło dzienne źródła finansowania fundacji i okazało się, że jest ona hojnie dotowana przez rząd i samorządy. Sprawa zaczęła się od ujawnienia w internecie informacji o tym, że fundacja otrzymała spore kwoty z warszawskiego ratusza za szkolenie urzędników. Potem wiadomości poinformowały o sowity donacjach dla fundacji ze środków państwowych wyrządziła koalicja PO-PSL. I tak na przykład w latach 2011-12 minister administracji Michał Woni przyznał fundacji 9 milionów złotych, a w kolejnych dwóch latach ten sam resort przelał na konta fundacji prawie 8 milionów złotych. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień twierdzi, że są to bezpodstawne zarzuty. Podkreśla, że pozycja fundacji wynika z jej dokonań, gdyż w ciągu ponad 27 lat przeszkoliła ponad 1,5 miliona osób, utworzyła 4 wyższe uczelnie, prowadzi 14 ośrodków regionalnych. Fundacja jest doskonale rozpoznawalna za granicą, angażując się we wspieranie samorządu terytorialnego w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, napisał Jerzy Stępień o oświadczeniu, a więcej na ten temat znajdziemy w naszym dzienniku. Polskie Radio 24. Prokuratura Regionalna w Szczecinie poprowadzi wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwo w sprawie przetargu na Caracale. Śledztwo wszczęto w sprawie dotyczy możliwości niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych na szkodę MON-u. Zawiadomienie w ubiegłym roku złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wówczas jednak prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Kilka dni temu tamtą decyzję uchyliła. Dziś mamy do czynienia z odgrzybywaniem spraw z przeszłości, komentował w rozmowie parlamentarnej Jakub Stefaniak, rzecznik prasowy PSL-u. Gość Polskiego Radia 24 mówił właśnie o wszczęciu śledztwa dotyczącego przetargu na śmigłowce typu Caracal. Podstawowe pytanie tak naprawdę brzmi, czym i w jakim okresie czasu będą latali polscy piloci? My dzisiaj mamy taką oto sytuację, że po radzieckie Mi są już niemalże łatane sznurkiem i są niemalże w większości przypadków starsze niż piloci, którzy je obsługują i na nich latają. Była szansa, żeby to się zmieniło. Był już właściwie zakończony pewien etap. Piloci czekali na nowe maszyny i ich nie dostali decyzją nowego ministra. I podstawowe pytanie brzmi, czy pan minister nie powinien położyć kawy na ławę i powiedzieć, dlaczego
bo my nie wiemy zbyt wiele. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które też uczestniczyło w tych negocjacjach, również milczy. I tak naprawdę podstawowe pytanie to nie jest kwestia o przeszłość, tylko o przyszłość. Na czym będzie pracował polski pilot? Kiedy dostaną pierwsze śmigłowce i jakie to będą śmigłowce? A do tego, dlaczego został ten przetarg zerwany? Ile spotkań przedstawiciele ministerstw odbyli z przedstawicielami producenta śmigłowców? Czy te spotkania były rejestrowane? Czy rozmowy można upublicznić? A jeśli nie, to dlaczego? Kto reprezentował stronę polską? To są pytania, na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi. To są pytania, które tak naprawdę są związane z naszą przyszłością. Wiemy, dlaczego te negocjacje zostały zakończone. Mówił o tym minister obrony narodowej tutaj. No, mówił o Widelcu, że Francuzów uczyliśmy jeść. Antoni Macierewicz mówił o tym, że powodem przerwania tych rozmów offsetowych było to, że one nie spełniają oczekiwań, jakie stawiają. Ale według kogo? Według pilotu? Rządu. A czy rząd, pan minister jest pilotem wojskowym? Pierwsze słyszę, bo nie widziałem, chociaż czasami może niektórzy mogą twierdzić, że faktycznie gdzieś odlatuje na wyżyny intelektualne, tutaj z mównicy szczególnie. Natomiast... Panie rzeczniku, ale offset dotyczy nie samych śmigłowców, a tych umów. Ale my też nie wiemy, nie znamy tych warunków. To, widzi pani redaktor, pracy, które... to jest kwestia siebie, nie ma żadnych konkretów. Moim zdaniem cały problem polega na tym, że PiS stało się niejako zakładnikiem swoich obietnic wyborczych. Rok temu jeszcze nie byli przy władzy, a już wtedy powiedzieli, że ten przetarg jest nieważny. No, może nie dosłownie, ale jakby sugerowali, szczególnie pracownikom zakładów w Świdniku i pracownikom zakładów w Mielcu. Po co? Po to, żeby zyskać ich głosy i poparcie w wyborach. No i dzisiaj przez rok się głowili, jak to wszystko poodkręcać, bo przecież związkowcy by im tego nie darowali i być może na tym jest cały problem. No, ale to też musimy usłyszeć i o to zapytać pana ministra, czy też osoby z rządu, bo jeśli taka by była prawda, to znaczy, że tak naprawdę obecny rząd potraktował jak smarkaczy polskich żołnierzy. Bo ja przypomnę o tym, cały czas zapominamy, że to przecież polscy piloci mieli głos w sprawie tych śmigłowców. To oni wybierali ten sprzęt. No, to tak jakbyśmy, nie wiem, przyszedł polityk i powiedział lekarzowi, panie doktorze, ma pan operować tymi narzędziami, a nie tymi. No przecież to jest nielogiczne. Więc czekamy na wyjaśnienia również ze strony rządu. I nie tylko patrzmy do tyłu, ale patrzmy też w przyszłość. Jakie są plany? Bo tych planów też nie widzimy. Cały świat wie, że Black Hawki produkowane w Polsce to nie są takie same śmigłowce, jak Black Hawki produkowane w Stanach. Mam wrażenie, że pan minister tego mówi jako jedyny człowiek na świecie, a powinien jako szef tak ważnego resortu. Za to zapewnię, że pierwsze śmigłowce polska armia dostanie już w 2017 roku, czyli wygląda na to, że ta kolejna odsłona negocjacji i przetargu na zakup helikopterów dla wojska przebiegnie błyskawicznie. 2017 rok, czyli redaktor, no nawet nie tak szybko, jak zapowiadała pani. Moglibyśmy taką scenkę jeszcze zainscenizować, że dajmy na to, ktoś z ministerstwa wychodzi i mówi, drodzy państwo, takie śmigłowce można sobie kupić w każdym sklepie. Parafrazując. No i przecież każdy człowiek, który ma jakiekolwiek pojęcie o zbrojeniówce, wie, że to nie jest towar, który się idzie do supermarketu i na półce kupuje. To jest maszyna, która jest bardzo skomplikowana, już pomijając to, że jest bardzo droga i tak naprawdę potrzeba czasu na to, żeby te śmigłowce zbudować. To po pierwsze, a po drugie przecież nie jesteśmy tylko my jedyni w kolejce. Wszystkie kraje świata robią też zakupy, część modernizuje bardziej swoje armie narodowe, część mniej, no ale też trzeba brać pod uwagę to, że koncern, który dajmy na to spełni oczekiwania rządu albo spodoba się rządowi polskiemu, no to przecież też nie zostawi swoich wcześniejszych zamówień, bo nagle przyjechał pan Macierewicz, przywiózł kwiaty i poprosił, żeby w pierwszej kolejności zbudować dla polskich śmigłowce. To pokazuje, to całe zamieszanie pokazuje no, pewien taki chaos w tak ważnym ministerstwie. Drodzy państwo, no dzisiaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że Polska jako jeden z no, nielicznych krajów też Europy wydaje olbrzymie pieniądze na modernizację, czy też planuje wydać te pieniądze. Panie rzeczniku, prokuratura czy komisja śledcza sejmowa powinna się pochylić nad przetargiem na zakup karakali, na zakup śmigłowców dla polskiej armii, bo dzisiaj te dwie opinie się ścierają. Zróbmy 10 komisji śledczych od wszystkiego najlepiej, albo zróbmy ich 50, wtedy Sejm będzie się zajmował tylko przeszłością i komisjami śledczymi, a nie będzie się zajmował tym, co jest na przyszłość dla nas, dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń i
jednocześnie nie będzie miał czasu już na to, żeby naprawiać wszystkie błędy PiSu, składać poprawki do ich kulawych ustaw pisanych na kolanie. No bo tak to chyba trzeba czytać. Po co komisja śledcza? Jest prokuratora? Dobrze, niech wyjaśnia, ale niech odpowie też na pytanie dotyczące tego ostatniego zamieszania. I tak naprawdę dzisiaj to osobą, która powinna na te wszystkie pytania odpowiedzieć, jest również pan minister, bądź któryś z jego zastępców. To jest kwestia, którą myślę, że mają prawo znać Polacy na tyle, na ile oczywiście te informacje nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, ale mam wrażenie, że niektóre nie są. Bardziej chodzi o to, że ktoś może nie mieć ochoty dzielić się z nimi sporami. Z Jakubem Stefaniakiem rozmawiała Ewa Wasążnik. Rozmowa parlamentarna jest dostępna na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Polskie Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenie. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. Autopromocja. 6.30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Program wsparcia dla rodzin Za życiem staje się faktem, informuje premier Beata Szydło w wystąpieniu opublikowanym przez kancelarię premiera w serwisie internetowym YouTube. Rząd przygotował projekt ustawy w tej sprawie. Premier Szydło powiedziała, że gabinet pomoże rodzinom i kobietom w tak zwanej trudnej ciąży. Ta ustawa to pierwszy krok. W najbliższym tygodniu zostanie skierowana pod obrady rządu, potem trafi do parlamentu i jestem przekonana, że zostanie również przyjęta przez pana prezydenta. Kolejnym krokiem to kompleksowy program rządowy, który zostanie przygotowany tak, jak to zadeklarowałam i przedstawiony do końca roku. Międzyresortowy zespół do spraw opracowania projektu rządowego programu wsparcia dla rodzin Za życiem rozpoczął pracę na początku października. Program, jak deklarowała wówczas premier, ma obejmować wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, prenatalną, a także z opieką nad dzieckiem. Do końca miesiąca zostanie przedstawiony projekt ustawy w tej sprawie. Beata Szydło zaprosiła do pracy nad nim wszystkie siły polityczne. Rząd zgłosi też poprawki do ustawy budżetowej na 2017 rok, które pozwolą na przeznaczenie środków na realizację tego programu od 1 stycznia 2017 roku. Surowe kary za zamieszki przed komisariatem policji na ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Sąd skazał chuliganów, którzy brali udział w burdach na ulicach miasta po tym, jak na posterunku zmarł 26-letni Igor S. Dwóch mężczyzn otrzymało kary bezwzględnego pozbawienia wolności na 4 lata. Trzeci wyrok to 4,5 roku pozbawienia wolności, ponieważ sąd uznał, że Mateusz S. był najbardziej agresywny i atakował policjantów nożem. Poza tym jest wielokrotnym recydywistą, mówił sędzia Paweł Pomianowski. W czasie zatrzymania wyjął otwarty nóż i zaczął po prostu atakować nim policjantów. Sąd szczególnie surowo potraktował pana, mając również na uwadze to, że wcześniejsze wyroki są to znęcanie się nad swoją babcią, dziadkiem, przystawianym nożem do babci i dziadka. Więc to nie jest pierwsza sytuacja, w której pan Mateusz używa noża przeciwko innej osobie. Sprawa śmierci Igora S. na komisariacie nadal nie jest wyjaśniona. Jeden z policjantów, którzy go zatrzymywali, został zawieszony za nieprzepisowe ponowne użycie paralizatora, kiedy 25-latek był już w kajdankach. 160 nagrobków pomógł w tym roku wyremontować Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Dawny blask odzyskały mogiły wybitnych Polaków oraz zabytkowe groby o wyjątkowym znaczeniu architektonicznym. W większości przypadków konieczne było wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich i usunięcie zabrudzeń nagromadzonych przez wiele lat, mówi Maciej Wilamowski, dyrektor Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Czytelnienie napisów, ale także prace już takie ciężkie, budowlane, architektoniczne, tam gdzie kaplice grobowe, właściwie to są takie małe domy, małe budynki, a trzeba często spinać, stabilizować, wzmacniać fundamenty. To są obiekty, które są zagrożone przez wiatr, deszcz, przez drzewa rosnące na cmentarzu, ich korzenie, no i przede wszystkim w wielu przypadkach przez brak tej codziennej, stałej troski. Wyremontowane zostały groby na 5 krakowskich nekropoliach: cmentarzu rakowickim, cmentarzach podgórskim, starym
i nowym cmentarzu Remu oraz nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej. W tym roku na ten cel komitet przeznaczył prawie 1 000 000 zł. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 6. 25 października minął rok od ostatnich wyborów parlamentarnych. We wczorajszej debacie dnia nasi komentatorzy Wiesław Dębski, były redaktor naczelny Trybuny i Grzegorz Jankowski, były redaktor naczelny Faktu, oceniali kondycję opozycji 12 miesięcy po wyborach. Gospodarzem audycji był Robert Bogdański. Rok temu odbyły się wybory, które kompletnie zmieniły polską scenę polityczną. I ponieważ już wiele podsumowań rządowych było, no to ja sobie pomyślałem, że dobrze byłoby podsumować opozycję ubiegłym roku. I ja tak jak wjeżdżam sobie do Warszawy, to widzę taki wielki, wyblakły billboard z Grzegorzem i Schetyną, który mówi: razem obronimy Polskę. Mam wrażenie, że to jest jeden z ostatnich billboardów. On tak wyblakł, trochę tak jak kot z Cheshire w Alicji w Krainie Czarów, ale mimo wszystko chyba jednak Grzegorz Schetyna jest tą najważniejszą postacią w obecnej opozycji. Co panowie sądzą? Ten billboard to jeszcze nie jest najgorszy, bo pamiętam billboard: nie robimy polityki, budujemy mosty. To był najciekawszy. Ale to wtedy Platforma nie znajdowała się w opozycji. Tak, tak, no, byli, chciała utrzymać władzę w ten sposób. Tak, tak, ale to po prostu na ile skuteczne są takie pomysły. Ten ze Schetyną był dobry, tylko że mało skutecznie realizowany. To znaczy ten pomysł, że wszyscy przeciwko PiS-owi. Z dwóch względów. Po pierwsze, Schetyna jest na etapie rozliczeń wewnątrzpartyjnych, to znaczy czyści szeregi i czyści dość skutecznie. A z drugiej strony jest atakowany przez Nowoczesną. To jest trochę tak, jak w lotnictwie są takie systemy specjalnie wróg swój. Oni tego systemu najwyraźniej ani jedni, ani drudzy nie mają, bo odstrzelają do siebie, ile się da. Teraz jest w polityce najnowszej wywiad z Grzegorzem Schetyną i on tam zamiast szukać porozumienia, to jednak ciągle strzela. Nie dziwi mu się trochę, bo to, co robi Nowoczesna na przykład na sprawie reprywatyzacji w Warszawie, to nie jest swój. To jest, są w tym bardziej okrutni niż Prawo i Sprawiedliwość. Także w tej pierwszej części powiem tak, że opozycja zamiast konsolidować się, zbierać szeregi, brać się pod ręce i tworzyć taką tarczę, o którą wszyscy się będą rozbijać, to każdy idzie swoją drogą. To znamy już z wcześniejszych sytuacji, kiedy się rozbijało SLD i właściwie dwie części SLD walczyły ze sobą, a nie z partią rządzącą. Moim zdaniem realnie jest tak, że Grzegorz Schetyna bardzo mocno traci. O ile jeszcze można było pół roku powiedzieć, że faktycznie lider Platformy jest jakimś tam nieformalnym liderem opozycji, chociażby z tego powodu, że jest szefuje największemu klubowi parlamentarnemu opozycji i w sondażach jego partia wygrywa z Nowoczesną, o tyle dzisiaj tego już powiedzieć nie można. Dzisiaj jest tak, że w sondażach wygrywa już ewidentnie Nowoczesna. Ludzie idą na manifestacje opozycyjne nie dlatego, nie dla szyldu Platformy Obywatelskiej, a dla szyldu jednak Komitetu Obrony Demokracji albo dla szyldu kobiet, które bronią się przed zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Czyli jednoczą się generalnie opozycjoniści wokół pewnych ruchów społecznych, a to właśnie aborcja, a to innego rodzaju sprawa, na przykład CETA niedawna, też słyszeliśmy. I tutaj Grzegorz Schetyna tego pomysłu na to, jak być liderem, nie ma. Nie ma, poza tym, że czyści partię, poza tym, że robi ją taką partią własną, że tak powiem, oczyszcza z wpływów Donalda Tuska, ale mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym typować jakiegoś lidera opozycji, no to na pewno nie Grzegorza Schetynę. Ale zawahał się pan, bo wygląda na to, że kto miałby tym liderem opozycji być. I tu mi się pojawiło kilka nazwisk w głowie, zaświtało. To jest tak, że z jednej strony jest to Ryszard Petru, który dla wielu ludzi, szczególnie to lemingami, dla lemingów, prawda, czyli dla młodych wykształconych ze środków, tak, pracujących w korporacjach, zarabiających powiedzmy 10 tysięcy złotych i więcej, albo... Tych dużo nie ma chyba. Nie ma dużo, tak, ale w warszawskich korporacjach to pozorom te pensje nie są wcale rzadkością, albo powiedzmy 8 tysięcy, ale z perspektywą na to, że będą
tego, co radą, zarabiała więcej za jakiś tam czas. Jasne, w Warszawie, jak nie wiem, czy panowie ostatnio widzieli, jakiś tydzień temu, był taki duży sondaż Polska The Times z rozbiciem na województwa. To w Warszawie rzeczywiście Nowoczesna jest niesłychanie silna, ponad 20%. Ale, no jak się... Znaczy, to Polska to nie tylko Warszawa, prawda? Dla tych ludzi liderem opozycji Konfederacja jest Petru. Znowuż jest, ja nazywam taką grupą Czatek Rewolucji, czyli dla wielu osób, które sprzeciwiają się obecnemu rządowi. Ja są wiekowi, tak bym to nazwał, czyli 50+, 60+. Petru? Nie Petru. Mam na myśli Mateusza Kijowskiego. Dla nich Mateusz Kijowski. Bo to te osoby chodzą na manifestacje, taki jest przekrój wiekowy mniej więcej. Kodowcy. Tak, kodowcy, tak, dokładnie. Do tego dochodzi jeszcze Rzepliński, do tego dochodzi jakaś tęsknota niektórych ludzi za Tuskiem. W to wszystkim jest jeszcze gdzieś tam, dwaj byli prezydenci, czyli Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, więc tych liderów tam jest dużo. No prezydenci nie zostaną liderami, bo oni się nawet nie chcą angażować, bo jako lidera ja rozumiem tego, który pójdzie na czele tych chłopców bojowych i będzie ich prowadził do boju i poprowadzi ileś szabel. Po ewentualnym zwycięstwie będzie głównym kandydatem do najważniejszych stanowisk. Nie wymienił pan poprzedniego prezydenta. Wydaje mi się, że Lech Wałęsa, który oczywiście mnóstwo, bardzo się dużo wypowiada, był bardzo obficie, ale no raczej chyba nie odegrał. Morowski jest widoczny. No właśnie. Ale pokazuje się i pokazuje się teraz w telewizjach, ale był już też na tym Marszu Kodu. Ale ja bym oddzielał jednak te ruchy społeczne od partii. Partie przegrywają na tym, że są ruchy społeczne. Ten kod to nie jest tak, jak próbował nas przekonywać prezes Kaczyński i wicemarszałek Grudziński, komuniści i złodzieje. To są ludzie, którzy się zwołali.